Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj powiedzieć o książce, która jest na rynku już bardzo długo i którą niby wszyscy czytali, ale jak to bywa z książkami ważnymi, w ogóle jakoś o niej głucho. Nikt o tym nie rozmawia, mimo tego, że Francja jako temat istnieje w mediach i można na podstawie tego, co widać w mediach i tego, co jest w tej książce, wysnuć niesamowitą ilość konkluzji. Niestety są to konkluzje antyrepublikańskie, więc pewnie dlatego nikt tego nie podejmuje, bo żyjemy w czasach, kiedy trzeba koniecznie opowiadać jakieś antykatolickie rzeczy i rzucać oskarżenia pod adresem Kościoła. Natomiast książka, która ma swoje wady, ale która jest jako opis wydarzeń wstrząsająca, nazywa się Ludobójstwo francusko-francuskie, Wandea, Departament Zemsty. I opowiada po prostu o powstaniu w Wandei. To jest, proszę Państwa, takie podsumowanie rewolucyjnych i republikańskich, to jest szalenie ważne, republikańskich metod. Wszyscy wiemy, co się mniej więcej, co się działo w Wandei. Ja postanowiłem wydać kilka pamiętników z wojny wandejskiej. Idzie mi to opornie, dlatego że te tłumaczenia, które dostałem, one niestety nie spełniają wymogów publikacji, wymagają dalszej obróbki. Mnie to zawsze bardzo smuci, jak zgłaszają się ludzie do pracy entuzjastycznie, a potem się okazuje, że dostaje tekst, który niestety pozostawia wiele do życzenia. Pozdrawiam panią Kasię Panfil, której teksty nigdy nie pozostawiają nic do życzenia i są zawsze doskonałe. Bardzo dziękuję. No więc, proszę państwa, mamy taką oto książkę z mnóstwem fragmentów tekstów źródłowych, a ja chciałem powiedzieć tutaj o metodach działania republiki. Do czego one się sprowadzają? Do składania fałszywych deklaracji. To znaczy, jeżeli republikanie coś mówią, to kłamią. Po prostu. To samo jest z socjalistami. Jeżeli coś mówią, to kłamią. Dowodem na to jest to, że nie mogą przysięgać, bo nie mają na co, a żeby potwierdzić swoje słowa, usiłują uzyskać jakieś i sami składają potwierdzenia na piśmie. One są całkowicie bez znaczenia, bo ani republikanin, ani socjalista nie zamierza żadnych deklaracji i obietnic spełniać. Co było przedmiotem furii i wściekłości Armii Republikańskiej i rządu republikańskiego w Wandei? No, przywiązanie do kościoła przede wszystkim i do króla. Król został ścięty i jeden z tych elementów, do których bezgraniczną miłość i przywiązanie żywili mieszkańcy Wandei, stał się nieważny. Natomiast pozostał kościół i przez fakt, że Wandejczycy zamierzali do tego kościoła chodzić, zostali eksterminowani. Metody tej eksterminacji są tutaj opisane ze szczegółami, a niektóre zaraz z nich wymienię. Natomiast chodzi o to w rządzie republikańskim, proszę Państwa, żeby uzależnić wszystkich od tego rządu. To znaczy, jeżeli ktoś opowiada, że będzie coś robił sam i że nie będzie ciężarem dla republiki, to znaczy, że on nie rozumie, czym jest republika. I że on, to samo dotyczy socjalistów. Jeżeli ktoś opowiada, że on nie będzie sprawiał kłopotów socjalistom, to chyba zwariował, bo oni właśnie po to są, żeby im sprawiać kłopoty, ponieważ oni się spełniają tylko w tej relacji, która powoduje całą masę ambarasu, z którym trzeba sobie natychmiast poradzić. Tak? To się jeszcze w innej formule objawia, którą czasem cytują jacyś żartownisie, że socjalizm zajmuje się rozwiązywaniem tych problemów, które sam stworzył. To jest prawda, ale śmieszne to jest tylko do pewnego momentu, ponieważ socjalizm zajmuje się też likwidacją ludzi, którzy próbują się z socjalizmem pogodzić. Wandejczycy ewidentnie chcieli się pogodzić z republiką. Ewidentnie. Uważali tylko, że istnieje taka sytuacja, że republika zostawi ich sobie samym i że jeszcze pozostawi przy nich księży. To było niewykonalne. Po prostu. Proszę Państwa, co to jest Francja? To od takiej formuły zaczniemy. To jest jeden wielki spichlerz. Nie ma czegoś takiego jak głodny Francuz. Żeby taką sytuację zaaranżować, to trzeba naprawdę wprowadzić wielkie systemowe złodziejstwo. I to się paru władcom Francji udało i to się udało Republice. Teoretycznie, proszę Państwa, w Polsce nikt nigdy nie był głodny. Wszyscy o tym wiemy. A Polska nie ma takiego potencjału rolniczego jak Francja. I nigdy nie była tak ludna. Natomiast te rządy,
które można by było nazwać antycypacją republiki nad Sekwarą, spowodowały w historii, państwo sobie poczytacie, o co dokładnie chodzi, że niektórzy Francuzi chodzili głodni, a potem król Henryk de Bourbon, Henryk IV, opowiadał, że on chce, żeby każdy Francuz miał raz na tydzień kurę w garnku. Francuzi mogli mieć dwa razy dziennie po trzy kury w garnku, gdyby tylko chcieli, i nie był to żaden problem. Natomiast problemem Francuzów jest opresyjne państwo, czego oni nie rozumieją, zdaje się, albo rozumieją nie na tyle, żeby się jakoś z tej sytuacji wyplątać. Ponieważ są uwikłani w republikę i z tego nigdy nie wyjdą, dlatego że to nad nimi ciąży i do tego się nigdy nie będą mogli przyznać. Stąd będą brnęli w te wszystkie błotne i ponure przestrzenie pełne, gdzie hulają zimne wichry, które republika przed nimi otwiera, co widzimy dzisiaj na ulicach Paryża. Zanim do tych współczesnych konkluzji powrócę, to proszę państwa, fantastyczny zupełnie opis wyprawy roku 1794, która miała ostatecznie i definitywnie zniszczyć Wandeę. Szalenie ważna rzecz. Od razu pojawiły się pomysły na wojnę chemiczną. Ja zwracam państwu uwagę, bo kiedyś podjęliśmy taki temat, że eksperymenty chemiczne Francuzów, produkcja prochu, innych materiałów wybuchowych, różne cuda, te sprawy związane z azotem, wszystko to, co z tego zakresu nastąpiło przed rewolucją, nie może być obojętne wobec faktu, że ta rewolucja wybuchła. To znaczy ja oczywiście poszedłem bardzo daleko i stwierdziłem, że cała rewolucja wybuchła po to, żeby odrąbać głowę Lavoisierowi. To pewnie nie była prawda, ale uważam, że taka formuła dobrze opisuje tę sytuację. To znaczy rewolucja nigdy nie jest ruchem wewnętrznym. To jest inspirowane z zewnątrz. To widać we Rosji, widać we Francji. Oczywiście Francuzi tego nie rozpoznają, Rosjanie tym bardziej. My sobie to tak możemy o tym mówić. Natomiast oni muszą uporczywie racjonalizować tę swoją sytuację, bo nie są w stanie stanąć wobec prawdy. No ale mamy Akademię Francuską, mamy chemików, mamy Lavoisiera i oni wymyślają różne rzeczy. Potem przejmuje to wszystko republika, odrąbują głowę Lavoisierowi, który jest już niepotrzebny, bo w zasadzie tych wszystkich rzeczy naprodukował tyle i nawymyślał, że wystarczy. Jest wojna w Wandei i Westermann, człowiek, który położył się cieniem na całą krainę, zbrodniarz wojenny, któremu też chyba odrąbano głowę, o ile dobrze pamiętam. Westermann wpada na pomysł, że trzeba gazów bojowych użyć wobec Wandejczyków. Robią eksperymenty na stadzie baranów, ale te gazy są niestety za słabe i barany przeżyły. Więc inne są pomysły, żeby zatruwać studnie arszenikiem albo stosować jakieś jeszcze inne substancje, w tej chwili nie pamiętam, masowej eksterminacji. To jest epoka eksperymentów i Republika się trochę przeliczyła. To znaczy wiadomo, że jak jakiś specyfik chemiczny wejdzie do masowej produkcji, musi być etap prób. Tego etapu nie było, a tym durniom się wydawało, że wystarczy do wynieść z laboratorium, rozlać gdzieś i wszyscy umrą. No więc to nie jest takie proste. Ale Westermann wpadł na fantastyczny pomysł, żeby zatruć wielki transport wódki arszenikiem i wysłać to pod słabym bardzo konwojem, gdzieś drogą wśród wzgórz wandejskich, ale pomysł odrzucono, bo z obawy, że armia republikańska to wypije i efekt będzie odwrotny i pewnie by taki był. Bo jak czytamy, armia republikańska nie była armią karną, była to zbieranina przestępców, bandytów spod ciemnej gwiazdy, którzy zajmowali się bardzo wyrafinowanym mordowaniem mieszkańców Wandei, przy czym nie miało znaczenia, czy są to tak zwani patrioci, czyli zwolennicy republiki, czy są to royaliści. No to też jest jasne, że w pewnym momencie republika traci cierpliwość i jeżeli mówi do kogoś, że ma się zachowywać w określony sposób, a ten ktoś mówi, ale może ja trochę inaczej się zachowam, może jednak nie zrobię tak wszystkiego, jak sobie życzycie, no to sam się prosi o śmierć, proszę państwa. Sam się prosi o śmierć. No więc kiedy armie republikańskie wkroczyły, tam chyba 6 kolumn było, wkroczyły zimą 1794 roku do Wandei, niszcząc wszystko na swojej drodze, to były tak zwane piekielne kolumny,
No to obojętne było, czy w miasteczku mieszkają zwolennicy Republiki, czy mieszkają tam rojaliści. Wszystkich, jak to pięknie ujmują generałowie, którzy pozostawili po sobie pamiętniki, brano na bagnety. W ciekawy sposób rozwiązywano kwestię kryjówek, bo Wandea jest pokryta takimi łanami janowca. Janowiec to jest taka zimozielona roślina, która tworzy bardzo gęste zarośla, takie wysokie mniej więcej do wysokości piersi dorosłego mężczyzny, jak jest dobrze rozrośnięta. I to są świetne kryjówki, bo to się ciągnie kilometrami. Ukrycie w tym bardzo dużej ilości ludzi jest niesłychanie łatwe. Urządzenie zasadzki w zaroślach janowca, szczególnie jeżeli rosną po obydwu stronach drogi, to jest sprawa bardzo banalna. W pewnym momencie z tych zarośli podnosi się 2000 osób z jednej i z drugiej strony, oddają jedną salwę, drugą salwę i armia republikańska niestety jest anihilowana. Koszt tej operacji jest minimalny, bo a i też zaraz się zwraca, bo zabici zostają pozbawieni broni i amunicji i można dalej walczyć. Problem armii wandejskiej polegał na tym, no, że Republika działała na skalę całego państwa, oni tylko na skalę regionu. Nie mieli pomysłu na to, jak przywrócić władzę królewską, zresztą nie było króla. Nie mieli sojuszników, żadnych w zasadzie. Jedynymi osobami, które prostych ludzi, prostych chłopów wandejskich popierali, to byli miejscowi arystokraci, którzy zostali bardzo szybko wybici. To powstanie było skazane na klęskę. Bohaterstwo tych ludzi poszło na marne, dlatego że nie zostało do dziś upamiętnione, a ta książka, jakże wstrząsająca, powoduje też we mnie pewne zdziwienie, dlatego że autor tutaj porównuje wojnę wandejską do powstania kamizardów na początku XVIII wieku, tak? Czy pod koniec XVII jeszcze. Proszę Państwa, powstanie kamizardów to było co innego, bo to było powstanie wywołane przez Brytyjczyków na tyłach Armii Królewskiej, która to armia mogła zagrozić inwazji, jaką Wilhelm III Orański przeprowadzał na Anglię przeciwko Stuartom, tak? Więc żeby związać czymś armię królewską, wywołano powstanie kamizardów. Ja chyba już o tym zresztą mówiłem. Wywołano to powstanie, ale no i rzeczywiście to było skuteczne, to znaczy armia królewska nie wyruszyła do Niderlandów, doszło do lądowania wojsk najemnych, niemieckich, holenderskich w Anglii, no i panowanie Stuartów na wyspie się skończyło, a zaczęło się panowanie dynastii orańskiej. Krótkie. Proszę Państwa, no więc porównanie powstania kamizardów do wojny wandejskiej jest chybione, ale autor nie może się od tego powstrzymać, dlatego że on też racjonalizuje, jest Francuzem wychowanym w republikańskiej szkole i on pewnych rzeczy po prostu nie jest w stanie zrozumieć, które my rozumiemy, bardzo łatwo nam to przychodzi. No więc do tych metod, palenie, które stosowała Republika, palenie całych połaci Janowca. No to ja rozumiem, że to były potężne pożary, dlatego że po zimie to było suche i paliło się wściekle. Ludzie, którzy się w tym chowali, a oprócz żołnierzy chowała się tam też ludność cywilna, ginęli po prostu w płomieniach, nie było ucieczki. Jak ktoś się tam znalazł, no to jeżeli podpalono to, no to spróbował uciekać, to go zastrzelili, tak? Schwytanych jeńców mordowano w sposób bezwzględny. Nie było litości dla nikogo. Państwo sobie możecie wyobrazić, ja nie lubię opowiadać o okropieństwach, bo mnie to w ogóle nie cieszy. Jakoś nie ekscytuję się tym zupełnie, raczej od tego uciekam. Wszystkie najgorsze okropieństwa, jakie Państwo możecie sobie wymyślić, zostały w Wandei zastosowane. Żołnierze republikańscy byli bydlętami, bo określenie zwierzęta jest nobilitujące. To było dzikie bydło. Dzikie bydło. Nic z tym zrobić nie można było, dlatego że rozkazy były nie tyle wyraźne, co zakamuflowane. To też jest ciekawy problem, ponieważ Republika nie lubi ponosić odpowiedzialności za zbrodnie. Tak? To jest też w tym, Republika jest podobna do cesarstwa troszeczkę, jeżeli idzie o metodę rozprawiania się z przeciwnikami, ponieważ dwór cesarski, dwór habsburski nigdy nie ponosił odpowiedzialności za różne zbrodnie. Natomiast bardzo chętnie obarczał tym swoich dowódców.
marszałków, generałów do prostych podoficerów. To była praktyka. Ciekawe. Można było sobie pozwolić na stratę całej armii, byle tylko zdjąć odpowiedzialność z najwyższych tak zwanych czynników. No więc Republika robi to samo. Republika nie wydaje wyraźnych rozkazów. Generałowie proszą o instrukcje dokładne, ponieważ oni nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za eksterminację. Proszą o dokładne instrukcje, jak mamy się rozprawiać z wrogami narodu, prawda? No bo oni oczywiście w imieniu narodu występują, więc jak ja słyszę, że dzisiaj ktoś występuje w imieniu narodu, to mnie trzęsie po prostu, szczególnie jak robi to Mariusz Max Kolonko. Więc ci wszyscy ludzie występują w imieniu narodu i oni pytają, czy mają wieszać, czy mają obdzierać ze skóry, czy mają palić żywcem, czy dzieci też mordować, a jeżeli mordować, to w jaki sposób. Rząd republikański, rząd Łazarza Carnot udziela nader oględnych i ogólnikowych wskazówek. No więc oni robią to wszystko na własną rękę i nawet jeżeli się trochę mitygują na początku, to później wszelkie hamulce puszczają. Mordowani są, tak jak powiedziałem, republikanie i rojaliści, żadne, nawet ci, którzy mają przy sobie papiery wystawiane przez innych generałów, że są lojalnymi obywatelami i przyjaciółmi ludu, nie ma to żadnego znaczenia. Idą na bagnety, idą pod nóż. Kobiety są oczywiście gwałcone, szczególnie okrutny los spotyka młode dziewczęta. Nie wiem, dlaczego akurat tak, bo można było te osoby po prostu zamordować, natomiast no, one były traktowane bardzo okrutnie, to znaczy po tych wszystkich aktach wandalizmu płciowego wieszano je za nogi na gałęziach i rozpruwano brzuchy albo pozostawiano tak, żeby umarły tak wiszące w tym lesie. Próbowano podpalać lasy, ale to był styczeń, ofensywa zaczęła się w styczniu, więc te lasy się nie paliły i ocalały. Spalono mnóstwo zamków, mnóstwo posiadłości, wywożono gigantyczne ilości żywności, ponieważ Francja jest krajem zasobnym. Nagromadzenie dużej ilości żywności przez 1, 2, 3 sezony nie stanowi dużego kłopotu, jeżeli mamy do czynienia z pracowitą ludnością. No więc tutaj jeden z generałów opisuje, że kolumna zrabowana w jednym czy dwóch miasteczkach miała 2 mile długości. Na 2 milach długości rozciągała się kolumna wioząca do Paryża zrabowaną żywność z 2 miasteczek wandejskich. To są wstrząsające historie, proszę państwa. Usprawiedliwienia na to żadnego nie ma i Francuzi się nie usprawiedliwiają. Oni po prostu nic nie mówią. Oni po prostu udają głupich, tak? Więc proszę państwa, jeżeli mamy tę sytuację i teraz tak, konkluzja dotycząca współczesności. Mamy sytuację dzisiejszą. Między Francją a Polską jest bardzo ciekawa zależność. To znaczy wielokrotnie było tak, że Polska ponosiła konsekwencje polityczne wypadków francuskich. Znaczy, jak we Francji wybuchła rewolucja, to państwa, które dokonały rozbioru Polski, oskarżyły Polskę o to, że chce zrobić taką samą rewolucję tutaj. I żeby do tej rewolucji nie doszło, Polska została podzielona. A oni potem już się dogadali z Republiką i robili dalej interesy. Więc na tym to polega. Mamy dzisiaj ten cały ruch żółtych kamizelek, proszę państwa. Widzimy dokładnie, jak to wygląda. Pali się samochody, są trupy na ulicach. To jest zorganizowana grupa, policja uczestniczy w tym, doradca prezydenta Macrona osobiście pałował demonstrantów. Osobiście pałował demonstrantów. Żeby tego nie zauważyć, to trzeba być chyba republikańskim generałem, ja myślę, albo kimś, kto ma podobne zadatki. Ja czasem wchodzę na Facebook, na profile różnych ważnych ludzi i patrzę, co oni tam piszą. Na przykład na profil Bartłomieja Sienkiewicza i myślę, że to jest republikański generał, tylko on jeszcze buławę w plecaku nosi. Kiedy się wyjmie? To ja myślę, że te numery, które są tutaj, to dla generała Sienkiewicza to jest nic w ogóle. On nawet by nie mrugnął, zaraz by sobie wszystko zracjonalizował i wyszłoby mu, że ma rację. Trzeba być bardzo zdeprawowanym i żyć nie w podwójnej, ale w potrójnej chyba lojalności, albo może w poczwórnej, żeby nie widzieć tego, co się dzieje we Francji. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że Kowal zawinił, Cygana powiesili, że sytuacja nad Sekwaną będzie się rozwijać tak, jak się będzie rozwijać, natomiast odpowiedzialność polityczną poniesiemy my. Ktoś powie, a to chyba niemożliwe. To jest możliwe, bo już było. Pytanie, jaki będzie wymiar tej odpowiedzialności? Mieliśmy te zajścia Białymstoku, prawda? I teraz tak, minister Sikorski, który uważa się za wielkiego spryciarza, wszyscy wiemy, że to jest myślenie życzeniowe i wszystko można powiedzieć o Sikorskim, tylko nie to, że jest spryciarzem. Wymyślił gdzieś taką formułę, że z Białegostoku jest niedaleko do
Jedwabnego. No to pociągnij to dalej. Ja mówię inaczej. Podlasie jak Wandea. Może być? Może być? Bo, proszę Państwa, trzeba bardzo uważać na te kalki propagandowe, których się używa, ale ci durnie tego nie rozumieją. Natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie, przerzucenie odpowiedzialności za biznes, który się teraz odbywa we Francji, na Polskę, było już ćwiczone. I może być przećwiczone raz jeszcze. Stąd nigdy nie będę zwolennikiem zajść ulicznych. Ludzie, którzy dobrowolnie wychodzą na ulicę, żeby coś demonstrować, są sami sobie winni. Sami sobie winni. Nie było żadnego powodu, żeby organizować demonstrację zwaną tam Marszem Równości czy jakimś innym w mieście Białystok. W ogóle nie ma żadnego powodu, żeby organizować te demonstracje. Nie było żadnego powodu, żeby w takiej otoczce to robić. Chcieli się spotkać, mogli się spotkać w dowolnym miejscu, prywatnie. Po co wychodzić z tym na ulicę? No po to, żeby zrobić tło dla prowokacji, prawda? Żeby zrobić tło dla prowokacji, żeby coś zaistniało, co można rozdąć propagandowo do nieprawdopodobnych rozmiarów, a następnie obarczyć odpowiedzialnością ludzi winnych i niewinnych. Dokładnie tak jak w Republice Francuskiej w roku 1794. Jacek Denel, mój najbardziej nielubiany pisarz, bardzo pretensjonalna postać, z takimi bardzo tanimi aspiracjami, wypowiadał się w tym sensie, że ci ludzie, którzy tam wyrażali sprzeciw wobec tej demonstracji, to bandyci. O tych, którzy bronili Wandei, też inaczej się nie pisze, tylko bandyci. Bez przerwy. To są bandyci, bandyci, bandyci. Ci, co w lesie byli w 45, 6 i 8 roku, też byli bandytami. To wszystko są bandyci. I ci tutaj też są bandyci. Dlaczego? Bo krzyczą, bo wznoszą jakieś niepochlebne okrzyki pod adresem znajomych i przyjaciół pana Jacka. No więc teraz tak. Wszystko to ludzie tacy jak Jacek Denel, ludzie, którzy popierają Republikę, a też minister Sienkiewicz, przenoszą na grunt estetyczny. To jest szalenie ważne, to teraz powiem, bo oni to przenoszą na grunt estetyczny i te oceny, które i wybory, które są wyborami politycznymi, oni chcą uszlachetnić i powiedzieć, to tak naprawdę chodzi o to, to jest kwestia smaku. Więc proszę Państwa, czym różni się facet w koszulce Jagiellonii, przeklinający na ulicy, od brodatego gościa przebranego za babkę, co chodzi w pończochach i szpilkach. Na gruncie estetycznym rzecz postawmy. Moim zdaniem niczym. To jest tak samo wulgarne. To jest tak samo wulgarne. Ale oni tego nie widzą, bo oni chcą to przenieść na grunt estetyczny, ale jednocześnie oszukać nas przy tym, że chodzi o coś innego. Tak? Chcą to zracjonalizować. Zracjonalizować poza naszym wzrokiem. No tego się zrobić nie da. Więc my mówimy wprost, proszę panów, skończcie te jaja, bo nikt poważny się na to nie nabierze. Oczywiście możecie próbować w nieskończoność, a w końcu będziecie mieli tego upragnionego trupa. Ale odpowiedzialność za niego spocznie na was. Na was. Dziękuję bardzo.